Cześć, tu Łukasz i Łukasz. Od 5 lat podróżujemy własnoręcznie zbudowanym campervanem. Niedawno przyjechaliśmy do Maroka, gdzie rozpoczynamy naszą nową afrykańską przygodę. Zawsze się bałem, że zginę w samolocie, ale nigdy nie przypuszczałem, że może się to wydarzyć. Jezu! Wyszedłem z bazaru lekko poddenerwowany. Cześć, mały. No oczywiście była dyskusja, były łzy już. Witajcie, witajcie, dzień dobry, z tej strony Łukasz Podróżowanie, a to jest 300 odcinek naszego vloga. Kasia jest teraz w sklepie, ona za chwileczkę do Was dołączy. W tym odcinku jubileuszowym, 300, wydarzy się coś niesamowitego, ponieważ przekroczymy granicę nie tyle nowego kraju, co też nowego kontynentu. I po raz pierwszy, mam nadzieję, bezproblemowo wylądujemy w Afryce i będziecie mogli towarzyszyć nam podczas tej przeprawy. Jeszcze jesteśmy w Hiszpanii, dzisiaj jest taki dzień przedpromowy, w zasadzie jeszcze nie mamy kupionego biletu na prom, ale chcielibyśmy go kupić dzisiaj i popłynąć jutro, ale zanim to się wydarzy, jeszcze mamy parę rzeczy do załatwienia. Właśnie sobie teraz napisałem taką listę, no i na tej liście jest napisane pranie, gaz, dron, zakupy spożywcze i alkohol, ponieważ już mamy od znajomych zamówienia na alkohol, bo podobno w Maroko jest ciężko go kupić i jest niedobry. Bilety na prom kupić, kupić ubezpieczenie podróżne i pojechać już do portu i czekać na prom. No i co tu dużo gadać, do roboty, bo samo się to nie zrobi. Zakupy już teraz są w trakcie. Kasia poszła teraz do sklepu i zrobi zakupy, a ja jestem na stacji benzynowej. Wymontowałem butlę gazową. Taką mamy hiszpańską butlę, portugalską hiszpańską butlę. I tam jeszcze jest trochę gazu, ale może nam się ten gaz w Maroko skończyć, bo tam będziemy parę miesięcy. Więc wymieniam tą butlę na pełną, bo nie wiem też jakie końcówki są w Maroko, a nie chcę dokupywać nowych i zmieniać tej całej instalacji. Więc po prostu wymieniam tą butlę na pełną. Jesteśmy w ogóle w miejscowości Tarifa i z tego co widzę, to jest jakiś taki przystanek przed albo zaraz po Maroko. Bardzo dużo kamperów jest, bardzo dużo kamperów. W zasadzie to kampery rządzą w tej miejscowości, przynajmniej w tym rejonie, gdzie tu jesteśmy. Stąd też wypływają promy do Maroka bezpośrednio. My popłyniemy z innej miejscowości, z Algarcias i popłyniemy do Ceuty, czyli takiej enklawy hiszpańskiej, kawałeczka Hiszpanii w Maroko, bo z tego co zauważyłem ostatnio na Instagramie u innych podróżników, po vanlifersów, którzy tam już są, najszybciej po prostu przechodziła tam odprawa celna. Nie musieli długo czekać, więc po prostu pojedziemy tak, w tą drogą. A dlaczego wam w ogóle mówię o tym miejscu? Ponieważ jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie jest Lidl, stacja benzynowa, na której można wymyć samochód, zatankować samochód, kupić butlę z gazem. Jest też pralnia automatyczna i można sobie od razu zrobić tam pranie. Z tego co wiem, to w Maroko nie ma takich pralni automatycznych i pranie się zanosi do pralni albo bierze się ręcznie. Więc my jeszcze przed wyjazdem resztkę, to co mamy prania, musimy wrzucić do tej maszyny i chyba teraz to zrobię, bo Kasia jeszcze jest w środku w sklepie w Lidlu, więc ja po prostu pójdę szybko, rzucę pranie. Zapraszam. O! Zakupy mamy zrobione. Idę teraz po pranie i możemy jechać dalej. Jesteśmy pod miejscem, gdzie wszyscy kupują bilety i polecają, że tu jest najkorzystniej. Widzę, że już ta ekipa Big Five Family też tutaj byli. O, Amanda i Sam też tu byli parę lat temu. Też robiliśmy im awanturę. Ale miło. Chodzi się jak do znajomych. Travel Many Roads też znamy. Tych też znamy. Ojej, strasznie dużo ludzi tu kupowało bilety. Okay. No i mamy
same bilety. 260 euro za bilet w dwie strony dla dwóch osób i kamper. Bilet jest ważny jeden rok, czyli możemy tam rok po prostu siedzieć w Maroko albo jeździć po Afryce. Dopisuję jeszcze wydrukować zieloną kartę, bo byłem przekonany, że mam wydrukowaną zieloną kartę. Okazało się, że mam jakiś stary certyfikat covidowy, więc zielona karta. Na szczęście mamy drukarkę ze sobą. A dostaliśmy prezent od pani. Podejrzewam, że to jest wino. Zaraz się dowiemy, jakie to jest wino. Pani nam powiedziała, że nie możemy żadnego alkoholu wwieźć poza dwoma butelkami alkoholu. Alkohol? Alkohol? Alkohol. Jedna butelka na jedną osobę możemy wwieźć. Jeżeli wwieziemy więcej, to nam zarekwirują. Bardzo sprytnie to poszło. Z dnia na dzień moglibyśmy nawet dzisiaj tam popłynąć, jakbyśmy chcieli, bo jeszcze dzisiaj były bilety. Ale dzisiaj jeszcze mamy parę rzeczy do ogarnięcia, więc jutro 11:30 płyniemy. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, to lecimy standardowo w sprawdzone ubezpieczenie z PZM-u, pakiet Bon Voyage, to jest taki pakiet za 99 zł na cały rok. I to mam już załatwione, ubezpieczenie, podjazd do portu, już przyjechaliśmy. No i zostało mi jeszcze tylko wydrukować zieloną kartę i będę mógł się, że tak powiem, oddać planowaniu, ponieważ za chwileczkę siadamy z Kasią i będziemy planować w ogóle ten wyjazd do Maroka. Troszeczkę późno go zaczynamy planować, ale u nas najczęściej jest bez planu ta podróż, więc myślę, że nawet jeżeli zaplanujemy dzień przed wjazdem, to nic się nie stanie i nic nie stracimy. Paszport or no, ticket? Ticket. Gracias. Gracias. Vous avez le retour dans le même papier, d'accord? Ok. Derrière oui. Cette voiture là. And we did. Ok, merci. Gracias, merci. Merci, au revoir. Po francusku ten facet powiedział, nie? To po francusku? Si. Oui, oui. A ja tak go popatrzyłem, oui, kiwnąłem głową, bo chwileczkę wcześniej pani mówiła po hiszpańsku. No dobra, jesteśmy trzeci w kolejce do wpłynięcia na prom wjazdu i idziemy jeść śniadanie, bo nie zjedliśmy śniadania. Spaliśmy tutaj dosłownie w porcie. W porcie spaliśmy na parkingu. Bez żadnego problemu, cichutko, spokojnie, tylko że była burza w nocy i nas budziła. Grzmotnęło raz tak, że po prostu vanem zatrzęsło. Pokazać jeszcze, jak sobie płyniemy. Kochani, żegnamy Europę, żegnamy Hiszpanię, Andaluzję i za chwileczkę będzie Afryka. To coś, co widzicie za mną, to jest Gibraltar, czyli do Afryki płyniemy obok Anglii. A do Afryki w ogóle, w Afryce, znajdziemy się i tak w Hiszpanii, bo Ceuta jest zamorskim terytorium Hiszpanii. Ciekawa ta geografia. Słuchajcie, jest strasznie, strasznie buja, po prostu podrzuca nami. Tak idzie do góry i teraz w dół. I teraz jest taka duża fala, znowu do góry, znowu w dół. Zresztą widzicie z boku, jak nim rzuca na boki.
Zawsze się bałem, że zginę w samolocie, ale nigdy nie przypuszczałem, że może się to wydarzyć na łódce. Kozaczę tu i się uśmiecham, ale jestem troszeczkę posrany. Jak się czujesz? O. Jezus! Ja pierdzie, przecież ten samochód się może przewrócić na lekkich falach. Ale nami buja. Jezus, mam nadzieję, że ten kamper się tam nie... Przecież nim... Tak nim wywraca. Masakra. Masakra. Mam nadzieję, że nam się kamperowi nic nie stanie. Wystartowaliśmy tutaj. Pan Garcias. Przepłynęliśmy się tu. I wylądowaliśmy tu. Jezu. A płyniemy tutaj, do tej Ceuty. My też dużo nie pływamy, więc nie mamy doświadczenia z falami ani sztormami, więc to wszystko jest dla nas nowe, więc wybaczcie, że tak to przeżywamy, ale... To są takie sekundy grozy. Pociesza mnie to, że obsługa nie zbiera wszystkich ludzi, nie rozdaje kamizelek. Więc jakby się już działo źle, to mi się wydaje, żeby nas zebrali w jakimś kółku, orkiestra wygrała, a nam by rozdali kamizelki. O, dobra, teraz się troszeczkę na sekundę uspokoiło. To pływamy. Niestety Afryka przywitała nas deszczem. Chmury. Ponuro. Bum! Jesteśmy w Afryce. Merci beaucoup. Au revoir. Przeprawa, odprawa za nami. Odprawa celna i paszportowa. No, poczymali nas tam chwilę, tak z pół godziny siedzieliśmy tam, sprawdzali nam paszporty, wpisywali dane auta. Żartowali, mówili o Lewandowskim, miło, tak, oczywiście. Lewandowskiego znają. Mieliśmy wpuszczonego psa. Pytali nas, czy przewozimy broń. No ale wszystko się udało, życzyli nam miłego pobytu, no i oto jesteśmy. Jest, obwąchał tutaj wszystko. Maroko! $13.90, czyli 14. Pewnie na stacji będzie na takiej autostradowej drożej. Z tego co rozmawiałem z innymi, to koło 6, koło 6 zł kosztuje tutaj litr diesla. Ale że jesteśmy na autostradzie, to niestety jest troszkę drożej, ale będziemy pójść tysięcy, więc stankujemy do pełna, bo rzadko stacji tutaj są, bardzo rzadko. Pierwsza stacja, którą chcieliśmy, od granicy. Przyjechaliśmy na pierwszą noc na kemping, bo Kasia musi montować przede wszystkim, więc musimy gdzieś zatrzymać. Kemping znajduje się w centrum miasta Asilah i tutaj też mam zamiar kupić internet i ogarnąć parę takich rzeczy organizacyjnych. Ok, I'm coming. Byłem na recepcji, podałem swoje dane. Koszt pobytu tutaj to jest 70 dirhamów. Czyli tyle złotych za noc bez prądu, a z prądem to jest stówka. Na kempingu jest bardzo dużo, tak 90% obywateli Niderlandów,
Holandii i okolic. Więc tablice są żółte. Czujemy się jak w Algarve portugalskim. Wszystkie pomarańczowe tablice. Ja zostawiam teraz Kaśkę i jadę kupić internet. Wypłaciłem sobie hajsik. Zapłaciłem 30 dirhamów za prowizję, ale nie wiem ile to jest. Ale nie było innej opcji. Znaczy bankomatów jest dosyć dużo, ale jeden w ogóle nie działał. Są jeszcze dwa inne bankomaty przede mną. Dwa za mną. No nie wiem. Przynajmniej mam gotówkę, bo może być ciężko z płatnością kartą. Na pewno na kempingu nie można płacić kartą. Dobra, idę szukać tego telefonu. No sukces, udało się. Obszedłem te wszystkie budy i w jednej takiej budzie, gdzie sprzedawali papierosy, zapytałem się gościa, czy może będzie wiedział, gdzie takie coś kupić. No i na szczęście... Właśnie się stoi na środku drogi. I na szczęście ten chłop mówił troszeczkę po angielsku. Drugi chłop, który to sprzedawał, on wykazywał duże zainteresowanie i sprzedał mi tą kartę. Mam wrażenie, że sobie doliczyli troszeczkę, ale przynajmniej to zrobili. Wziął swój telefon, aktywował. Jako, że ja zapomniałem swojego telefonu z kampera, brawo Łukasz, to też nie mogłem aktywować tej karty, a trzeba było ją aktywować, po prostu zadzwonić, tam jakiś numer wpisać to wszystko. No i ten facet zauważył, że jestem totalnie zagubiony i zrobił to za mnie. Wziął swój telefon, włożył kartę, aktywował, doładował. I byli bardzo mili. W ogóle nie byli tacy nachalni, tacy spokojni. Ja się bałem, że oni będą tacy strasznie głośni. A jest tutaj niesamowita cisza. Mój kolejny zakup to taki chleb, który leżał normalnie na podłodze. Podałem chłopu palcami to. Chłop wsadził do siatki i skasował mnie 4 dirhamy. Czyli tyle. Bardzo mało. Wydaje mi się, że to jest bardzo mało, ale to będzie na tyle dzisiejszych zakupów. Moja głowa jest przebodźcowana, muszę się zamknąć w wanie i zjeść coś i odpocząć, i napić się normalnej kawy. Dla mnie za dużo rzeczy się teraz wydarzyło i muszę to po prostu przetrawić, więc do zobaczenia w wanie. Dzień dobry. Pierwsza noc w Maroko już za nami. Było strasznie zimno. Zastanawiam się, czy sobie nie dokupimy prądu tutaj na kempingu, skoro tu jesteśmy, bo za 2 niecałe euro można mieć prąd, a mamy kaloryferek tutaj, więc chyba dzisiaj zainwestuję 2 euro w prąd, bo Kasia coś bierze, jakieś przeziębienie i już kaszle tutaj, chrypie i boję się, żeby ona po prostu nie zachorowała. Miałem wam pokazywać Maroko, ale nie pokażę wam dzisiaj Maroko, przynajmniej nie teraz. Bo pojawiła się usterka, w sensie zepsuł się kran. Nowiusieńki kran, który kupiłem całkiem niedawno, z włącznikiem w środku. Włącznik przestał działać, więc muszę go rozkręcić, zobaczyć, czy to się da naprawić. Jeżeli nie, no to będę musiał kombinować i jakiś inny włącznik, wyłącznik tam zainstalować. I mam jeszcze na liście kilka rzeczy, które chciałem w wanie zrobić, jak już się kiedyś zatrzymamy na jakimś kempie. Więc całkiem możliwe, że dzisiaj będzie cały dzień roboczy. Poprawek w wanie, jakichś takich rzeczy trzeba dokręcić, przykręcić i zamknąć temat tych siłowników, ale do tego jeszcze wrócimy, bo pamiętacie, pytałem wam w ostatnim odcinku, którą stroną montuje się siłowniki, czy chudym do góry, czy chudym na dół. I wyszła zabawna tutaj sytuacja, ale to wam powiem później. Problem z kranem jest taki, że po prostu nie wyłącza się pompa. O! Sama się włącza i wyłącza, pomimo tego, że tu się nic nie dzieje. Słyszysz, jak się poruszamy samochodem, to się pompa sama włącza. I to nie może tak być. Mam taki pomysł, że
odetnę kabel od tego kranu i zamontuję taki włącznik, jak tu mamy. On off. Nie mam takich włączników zapasowych, ale jest jeden nad Kasi łóżkiem do USB i on jest taki, no przeżyjemy po prostu, jeżeli go tam nie będzie. Więc wymontuję jeden włącznik stamtąd, a kiedyś jak będzie okazja, to sobie po prostu kupię i podmienię. Mam kabelek, przeprowadzę go teraz tutaj przez szafkę pod spodem. Pyk, 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 pyk. Tutaj wywiercę dziurę i tu zamontuję ten włącznik. Więc to mam już zrobione, naprawione. Kolejna rzecz na liście to są zabezpieczenia. Jeżeli zastanawiacie się, jakie zabezpieczenia będę teraz montował, otóż zamówiłem sobie w Anglii takie specjalne zabezpieczenie do busów i ja na to trafiłem bodajże u Terasfera. Terasfera, także pozdrawiam Pawła serdecznie. Paweł ma u siebie zamontowane takie zamki. Wygooglowałem, znalazłem, zamówiłem. Trochę to kosztowało, ale i tak mniej niż te wszystkie zamki kamperowe. Z tym, że problem był taki, że to jest poza Unią Europejską, więc trzeba było zapłacić jeszcze 30 euro cła. Nie mam nitownicy. Nie zamontuję tego. Ale mogę sobie już wyciąć dziurę pod to. To już coś zrobię, a potem tylko sam montaż, jak załatwię nitownicę. Słyszycie? Pan śpiewa. Czyli przyszliście tutaj na podziwianie widoków z Maroko, to nie wiem, czy się doczekacie. Idę do tyłu, żeby naprawić kapiącą rurę, którą już naprawiam od kilku dni, nastu dni. Przyszedł pan tutaj i pan ma dla nas słodycze do zaoferowania. Jest bardzo podobnie jak w Turcji. To są słodko z kokoskiem. Almond. Almond? Almond? Yes. Almond. No to zaraz spróbujemy takie słodycze. Możesz sobie wybrać, Kasia, no. Raz. And the... this one. O, merci beaucoup. Yes. Mamy nasz pierwszy, pierwszą naszą zdobyć. Thank you. Nie wiem, czy to był dobry deal, ale po prostu pana zakieliśmy chyba. Z tymi obliczeniami. Ja ogólnie jestem głodny, ale bardziej na... nie na ciastko, tylko na... Dobra. Suche. To, co dał mi spróbować bardzo. To jest figa w środku. W ciastku takim, nie wiem, francuskim jest figa. Ojej, ale pyszne. To są orzeszki tam, nie figa. To są takie orzeszki fistaszki zmielone. Jedno euro mu dajcie. Smakuje jak chałwa. Jedno euro to kosztowało. Teraz jak obliczyłem. To good deal. Oj. Pyszne. Przepyszne słodycze. Cudowne. Me gusta. Maluch mruczy, Boże Święty, on mruczy. Malutki. Co, byś pojechać z nami? Pewnie, żebyś chciał. Daj mu sera. Malutki. Malutki. Kochany. Sieciu, jakie macie państwo? Gdzie ty masz mamę? Pewnie gdzieś tu jest. Chyba nie będzie chciał być w środku. A no na pewno nie, pewnie, że będzie chciał. Mi
nie piszcie, że nie można serem karmić, jeszcze nie mamy karmy. Kolejna rzecz na mojej liście to jest ten odstający zderzak. I on po prostu jest nowy, ale coś tu nie klikło, więc go zaraz przywiercę. No i pięknie. Już, no nie będzie tak bardzo odstawać. Biedny malutki. A tam, Kasia, co u ciebie? Carbonara się robi. Kotek się obudził, jak poczuł. Poczuł, że tutaj się boczek robi. Zostawiłaś mu trochę? No właśnie nie wiem. No zostaw, że mu... Ale surowy czy taki? No taki, no odwojętnie przez zwierzę. Koty dzikie normalnie jedzą surowe mięso. Ale dzisiaj masz wyżerkę. Malutki. Wcinaj, wcinaj. Niczego se nie żałuj. O, mamusia przyszła. Albo nie wiem, co to za mamusia. Kasia, przyszła mama tego kota. Mamy coś dla mamy kota? Zaczyna się. Chcę kupić karmę. Mama kota? Ej, mama kota, masz. Ej, mały, ty już miałeś. No nie wiem, czy to jest mama tego kota. O, mało go nie dziabnęła przed chwilą. No ale tutaj wszyscy walczą. Wszystkie walczą o jedzenie. Przerwa na łobiot. Boczek. Boczek w kraju muzułmańskim to jest rarytas. Mamy ze sobą boczek jeszcze z Hiszpanii. I właśnie mówię do Kasi, że te koty jadły chyba pierwszy raz w życiu boczek. I możliwe, że ostatni. Dobra, będziemy jedli i potem wracamy do pracy. Po obiedzie przyszedł czas, żeby wysprzątać. Chciałem się wymyć naczynia. Jako, że tam te kleiłem rurę, nie chcę zmywać w wanie, to przyszedłem na zmywak i pokażę wam, jak wygląda zmywak w marokańskim kempingu. No i wygląda tak, po prostu jest on na zewnątrz zlokalizowany. No w ogóle zrobię takie obejście całego tego obiektu. No i tu jest kolejny zmywak. Tu są toalety, tu są damskie, tu są męskie. Tu mamy prysznic. Tak wygląda prysznic. Na dziurę, nadal dziura. Co jest ciekawe, jest ciepła woda. Już korzystałem z tego prysznica. Tutaj jest punkt serwisowy, tu się wylewa szarą wodę, tutaj wylewa się kasetkę. Tyle infrastruktury kempingowej. Tu są jeszcze toalety. Tak tylko wam pokażę, że toalety są takie europejskie. Można sobie usiąść na tronie i korzystać. No nie jest tu czysto, ale... No i tyle. Obchodzimy dookoła. Tutaj ktoś przyjechał taką wielką ciężarówką. Chce sobie zaparkować koło nas. I on myśli, że tamtędy wyjedzie. No. Kto co lubi. Wszystko wolność. A ja zmywam. Gumę już mam, wyjąłem z majtek, zamontuję ją tutaj, bo Kasia ma takie puszki z herbatą i chciała je po prostu, żeby one nie spadały, żeby one tam stały równo, więc sobie po prostu przycisnąć. Więc plan jest taki, że robię tu dziurę, przeciągam gumę i zrobione. Teraz pora na podsumowanie sprawy z siłownikami. W zeszłym tygodniu was pytałem, czy cienkim do góry, czy cienkim do dołu. I komentarzy jest jak zwykle sporo. Są różne, więc zacząłem zapisywać i widzę, że cienki góra wygrywa. Ale jeszcze nie przeleciałem wszystkich komentarzy. Sprawdzę wszystkie komentarze, bo są różne opinie. Dobra. Więc siłowniki, moi drodzy, montujemy cienkim do góry. Czyli tak jak jest tutaj, a nie tak jak jest tutaj. Mamy kolejny dzień i zabieram was na zwiedzanie. Dobra, mamy palemki.
jedną z bram bodajże głównych do miasta, do Mediny. I wchodzimy. Podobno to miasto jest bardzo czyste. Jezu, ładnie. Jest bardzo czyste, zadbane i nie ma tu dużo nagabywaczy. Więc może ja się teraz zamknę. Poproszę o muzykę i ładne ujęcia. Asila nazywana jest Białym Miastem, choć jej nazwę można przetłumaczyć jako miasto prawdziwe. Jak wyczytaliśmy w przewodniku, na tle pozostałych marokańskich aglomeracji wyróżnia się przede wszystkim porządkiem i czystymi ulicami. Najciekawszą częścią jest Medyna, czyli Stare Miasto, pełna pięknych budynków, kolorowych drzwi oraz wąskich uliczek. Architektura jest wypadkową mieszanki wpływów muzułmańskich oraz europejskich i przywodzi na myśl andaluzyjskie miasteczka. Asila to przede wszystkim nadmorski kurort, gdzie wakacje spędzają zarówno Marokańczycy, jak i przybysze z Europy. W tym czasie odbywa się wiele wydarzeń o charakterze artystycznym. Jednak teraz, w zimie, panuje tutaj cisza i spokój. Mam wrażenie, że może was to troszeczkę nudzić, pokazywanie takich murów i drzwi, ale chciałem, żebyście zobaczyli i ja chciałem zobaczyć, jak wygląda Maroko. No nie spodziewałem się, że będzie takie kolorowe, jak na przykład tutaj mam jakiś mural. A jaka jest różnica pomiędzy graffiti a muralem, to mi napiszcie w komentarzu. Ja znam odpowiedź, na koniec filmu wam powiem, jak nie zapomnę. Widać mi tam w ogóle? Strasznie są tutaj gra światła i... Dobra, tyle. Razem z nową serią podróżniczą, czyli serią Kamperem przez Maroko, wymyśliliśmy, że pojawi się też nowa seria na YouTubie. Ta seria przybierze formę shortsów. Dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że shortsy to są takie krótkie filmiki, które wyświetlane są w pionie. Na przykład taki. Więc jest to mega wygodne do oglądania na telefonie. I pomyśleliśmy, że będziemy codziennie takie shortsy wrzucać, ponieważ mamy dużo fajnego materiału nagranego właśnie z drogi i z podróży przez Maroko, ale nie tylko podróż tam będzie, będą też nasze takie codzienne wydarzenia tutaj z życia po prostu w vanie, w kamperze. Także bardzo serdecznie was zapraszamy, możecie codziennie o 17 wpadać na nasz kanał i tam się te shortsy będą pojawiać. To jest też trochę taki pilotażowy dla nas czas, dajmy sobie miesiąc, może trzy, w których będziemy codziennie te shortsy wrzucać i zobaczymy, jak to będzie działać, czy wam się będą podobać, czy nie, i potem podejmiemy decyzję, co dalej. Jeśli wam się spodobają, to mamy do was prośbę, zostawcie nam tam serduszko albo komentarz, chcielibyśmy wiedzieć, jak to wszystko w waszych oczach wygląda. I przyszedł dzień, którym wyjedziemy w końcu z tego kempingu, spędziliśmy tutaj 3 dni. Wyprostowałam włosy, bo mam prąd, jej! Mam prąd, mamy kota, kaloryfer. Pokażę wam kota, kot, który u nas pomieszkuje. Cześć mały. Skakuj do środka. Kotek sobie spędził noc u nas. Spał sobie na tym posłaniu tutaj czarnym przy kaloryferze. No. Tak, 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 jesteś. No oczywiście była dyskusja, były łzy już, bo Kasia chce wziąć kota, a ja powiedziałem, że to jest no dopiero pierwszy albo drugi nasz nocleg w Maroko i już będziemy kota brać, a tutaj podobno jest mnóstwo tych kotów. Trudna sprawa. Ach, dobra, możemy jechać. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Domyślam się, że spodziewaliście się większej ilości marokańskiej pustyni, wielbłądów i jeszcze jakiegoś, nie wiem, tarzina. No ale życie jest takie, jakie jest. Nie wszystko się da zaplanować. Natomiast w przyszłym tygodniu będzie tarzin i będzie Maroko, bo w przyszłym tygodniu jedziemy do Casablanki i wcześniej jeszcze pojedziemy do Rabatu. Po drodze możliwe na 100% coś się wydarzy, czego nie możemy przewidzieć. Więc już teraz serdecznie was zapraszamy.
Dokładnie. Standardowo na koniec prosimy Was o łapeczkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. I jeśli nas nie subskrybujecie, to bardzo gorąco zachęcamy do kliknięcia przycisku subskrybuj. Dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi vlogami. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność, za to, że byliście. Dajcie nam znać, co Wam się podobało w tym odcinku. Napiszcie jakiś komentarz, zostawcie po sobie ślad. To tyle od nas. Nie, jeszcze odpowiedzi na pytanie o mural. Więc tak, różnica pomiędzy muralem a graffiti jest taka, że graffiti to są literki, czy w sensie coś jest napisane, a mural to jeżeli coś jest narysowane na murze. Pozdrawiam. Więc Marokańczycy są troszeczkę inni niż reszta arabskiego świata. You can see from this side that the mosque is really on the water. You can see it's just like a green tea with the fresh mint and sugar. Strasznie słodka! Ale oni śmiesznie jeżdżą. Pan mówi, że nie mogę teraz nagrywać, więc musimy skończyć nagrywanie. Ciekawe.